Cześć, witam Was na moim kanale w tym smutnym dla fanów piłki nożnej tygodniu, ponieważ niestety w środę dowiedzieliśmy się, że odszedł od nas Diego Maradona, wybitny piłkarz, właściwie jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Był wspólnie z Pelą uznany za najlepszego piłkarza XX wieku, ale w tym odcinku o piłce nożnej nie będzie za dużo, bo oczywiście kto już mnie śledzi, to wie, że zwykle skupiam się właśnie na życiorysach gwiazd i na ich dokonaniach artystycznych. Ale jeśli chodzi o Diego, to zdecydowanie można powiedzieć, że po tym jak zakończył swoją piłkarską karierę, stał się także osobistością należącą do popkultury. No, świadczy o tym nie tylko jego obecność na łamach pism kolorowych za sprawą licznych skandali, ale również chociażby to, że wziął udział we włoskim Tańcu z Gwiazdami. Dziś opowiem Wam o tym, jak wyglądało jego życie, relacje z rodziną, rodzicami, żoną, dziećmi, jakie skandale miał na koncie. Myślę więc, że dzisiejszy odcinek będzie interesujący zarówno dla tych, którzy uwielbiali go z boiska, ale również dla tych, dla których był po prostu osobowością. Od pewnego czasu już nieco oderwaną jednak od świata sportu. Zacznijmy więc opowieść o niesamowitym piłkarzu, który przez lata zmagał się z demonami dostatniego życia. Zapraszam! Diego Armando Maradona przyszedł na świat w Argentynie 30 października 1960 roku. Przyszedł na świat w rodzinie bardzo wierzącej, rzymskokatolickiej, jako piąte z ośmiorga dzieci. Jego rodzina z tego powodu była bardzo biedna, bo oczywiście była bardzo liczebna. W związku z tym matka musiała zająć się dziećmi, natomiast ojciec pracował jako robotnik i murarz. Mimo to mieli niesamowity talent do piłki, bo również jego bracia Hugo i Raul zostali piłkarzami. Ale sam Diego pierwszy raz kontakt z piłką, i to dosłownie, miał w wieku 3 lat, gdy dostał od przyjaciela rodziny czy też kuzyna piłkę. Była to dla niego tak ważna chwila, że przez pół roku później spał z tą piłką, bo bał się, że ktoś mu ją ukradnie. Matka potem zabierała mu piłkę, na przykład gdy nie chciał się uczyć, ponieważ sama marzyła o tym, by jej syn został księgowym. Było dla niej to takie spełnienie marzeń i zdecydowanie szczyt sukcesu dla kogoś, kto pochodzi ze slumsów. Natomiast Diego był zawsze bardzo wdzięczny swojej matce za najmłodsze lata i za późniejsze też, o czym Wam zresztą opowiem. Zawsze mówił, że z wielkim poświęceniem chroniła zarówno jego, jak i jego rodzeństwo przed tym, żeby nic im się nie stało w slumsach, które były niebezpieczne. Poświęcała się nie tylko po to, by chronić swoje dzieci, ale często też po to, by je nakarmić. Diego mówił, że jego mamę permanentnie bolał brzuch, kiedy w domu pojawiało się jedzenie. Kobieta po prostu chciała, żeby jej dzieci najadały się dosyta i nie martwiły się tym, że ona z nimi nie je. W wieku 10 lat zapisał się do pierwszej drużyny piłkarskiej, która nosiła fajny tytuł Cebula, Los Cebolitas. W profesjonalnym futbolu zadebiutował w 1976 roku, dostając się do Argentinos Juniors. W 167 spotkaniach zdobył 115 bramek. Wszyscy więc już od wtedy zachwycili się tym maluchem, ponieważ Diego już wtedy był niższy od rówieśników, ale sprawiało to, że bardzo łatwo mógł ich oszukać, był bardzo sprytny i na boisku zachowywał się według tego, co mówili ludzie, którzy go obserwowali, jak prawdziwa gwiazda futbolu. Powiecie mi, że ludzie nie rodzą się z pewnym powołaniem? Już wtedy napisano o nim w pierwszych gazetach, chociaż jego nazwisko wtedy przekręcono na Caradona. Po tym wszystkim ojciec już wiedział, że ma w domu prawdziwy skarb. Właściwie przestawał opuszczać miejsce pracy. Robił wszystko, by było go stać na rozwijanie talentu swojego syna. Ja najbardziej chciałem, żeby on triumfował. Świeciłem mu przed oczami butami piłkarskimi i myślałem wtedy, że mógłby wyprzedzić Pelę. Potem Pele już z czasem opuścił mój umysł. Ale faktycznie sukces na niego spadł tutaj, no już nawet nie mówię o tym międzynarodowym, ale wcześniej, bardzo szybko. I momentalnie był najlepszy. Ludzie zaczęli go traktować jako dar od bogów dla nich wszystkich. I tak się stało, że chłopiec ze slumsów, który wcześniej właściwie nie zawsze miał co włożyć do miski, stał się idolem dla tych biednych i dla tych obrzydliwie bogatych. Wyobraźcie sobie, że był poklepywany tak z aprobatą po plecach tak często, że znienawidził to i później właściwie miał lęk przed dotykiem obcej osoby i reagował na niego z wściekłością. Ale później, kiedy był już gwiazdą, nie miał problemu z tym, żeby dobrze grać z mediami. Czasem, kiedy miał na to ochotę, wyjawiał różne pikantne szczegóły ze swojej przeszłości. Na przykład pewnego razu pochwalił się, że swój pierwszy stosunek seksualny odbył
był w wieku 13 lat. Miałem 13 lat, zrobiłem to ze starszą kobietą. Ja byłem na górze, a ona czytała gazetę. Swój pierwszy mecz dla Argentyny zagrał w 1977 roku. Lecz ominęła go wtedy okazja w reprezentowaniu Argentyny w Mistrzostwach Świata w 1978. W 1982 roku przeniósł się do Barcelony, gdzie oczywiście okazał się być niezwykle płodnym strzelcem. A potem poszło już z górki. Oczywiście szybko okazał się jednym z najlepszych piłkarzy wszechczasów. Mistrzostwo Świata osiągnął w 1986 roku, wicemistrzostwo ponownie w 1990. Ale właśnie wtedy, kiedy został mistrzem świata, był już reklamowany jako najlepszy zawodnik na świecie i jak się okazało, nie zawiódł. Zakończył turniej z 5 bramkami na koncie. Gdy odnosił sukcesy i zdobywał największą popularność, był już mężem, ponieważ związek małżeński ze swoją wieloletnią partnerką zawarł w 1984 roku. Ze związku z Klaudią urodziły mu się dwie córki, w efekcie czego został w 2009 roku dziadkiem. I chociaż, jak później wam opowiem, jego życie rodzinne zdecydowanie nie było bez skazy, to miał z rodziną bardzo bliski kontakt. To dlatego jego dorosłe córki często pisały w internecie: ojciec nauczył mnie wszystkiego, szczególnie tego, jak przebaczać sobie i zaczynać od nowa. Jestem wdzięczna za to, jak mnie wychował i nauczył życia. To jest ktoś, kogo podziwiam wczoraj, dzisiaj i jutro. W barwach reprezentacji Argentyny zagrał 91 razy. Odnosił sukcesy także z Barceloną i z SSC Napoli. I faktycznie we Włoszech był przez 7 lat i był niekwestionowaną gwiazdą. Tam uwielbienie dla niego już sięgnęło zenitu. Sami jego fani mówili, że jest to boskie uwielbienie. Do historii przeszły jego występy w ćwierćfinale mundialu z 1986 roku z Anglią, gdy zdobył bramkę lewą ręką, którą nazwał ręką Boga, a później, gdy przedryblował kilku rywali, w tym bramkarza, i zdobył drugą bramkę. I tylko Maradona mógł w jednym meczu strzelić bramkę stulecia i jednocześnie dokonać oszustwa stulecia. Jego ojciec był obecny na tym meczu i później tak to komentował: nikt nie widział bramki ręką, nawet ja. Maradona był ofensywnym pomocnikiem, który grał na klasycznej pozycji numer 10. I był pierwszym graczem w historii piłki nożnej, który dwukrotnie ustanowił światową najwyższą cenę za transfer międzyklubowy. I już wam wspominałam, że w 1990 odniósł wicemistrzostwo świata, ale wtedy nie był z tego zadowolony. Nie błyszczał tak jak 4 lata wcześniej i zakończył turniej bez strzelenia bramki. Być może to przyczyniło się do tego, że zwrócił się w stronę narkotyków, ponieważ już rok później, w 1991 roku, pierwszy raz wykryto w jego moczu kokainę, za co otrzymał 15 miesięcy zawieszenia. Kilka podobnych sytuacji sprawiło natomiast, że boskiemu Diego trudno było odzyskać swoje dobre imię. Ale zdawał się powracać do formy podczas Mistrzostw Świata w 1994 roku, strzelając m.in. spektakularną bramkę w meczu przeciwko Grecji. Ale ostatecznie również został z nich wykluczony z powodu na pozytywny wynik testu antydopingowego. Odtąd niestety znalazł się na równi pochyłej. Nadużywał narkotyków, głównie kokainy. Dużo imprezował, nie unikał alkoholu, objadał się, mocno utył. Aż przyszło najgorsze. W 2000 roku przeszedł pierwszy zawał serca. Lekarze z trudem uratowali mu życie. Akuracje odwykowe, które realizował głównie na Kubie, trwały kilkanaście miesięcy. Argentyńczycy są zwykle podejrzliwi wobec władzy i Maradona był Argentyńczykiem z krwi i kości. Był przebiegły, uwielbiał pokonywać przeciwników, a także był bardzo podejrzliwy wobec władzy. Jego życie to piękny sen i koszmar jednocześnie, podsumowywał jego trener fitness. Maradona myśli, że jest Bogiem, i to jedna z przyczyn jego problemów. Potem to już było dość regularne. Na każdy jego sukces jakiś skandal się pojawiał. Na każdą pozytywną sprawę jakaś afera. W Neapolu ponoć bawił się od niedzieli do środy, a potem dochodził do siebie, by w sobotę znowu zachwycać. Strzelał do dziennikarzy z wiatrówki, a rodacy założyli kościół jego wyznania. Kiedy był w szpitalu i robił badania, pielęgniarka z Neapolu ponoć ukryła krople krwi i zamiast do laboratorium zaniosła ją do kościoła. W 2000 roku Maradona wydał swoją autobiografię. Opisywał w niej problemy z uzależnieniem, a także wiele odwyków, które przeszedł. Książka nazywała się El Diego, a jeżeli wolicie oglądać niż czytać, to polecam wam film Diego. Jest to film bardzo fajnie zrealizowany, ponieważ składa się z prywatnych nagrań. W filmie ktoś mówi: za Diego poszedłbym na koniec świata, ale za Maradonę nie ruszyłbym się nawet miejsca.
Widać więc, że był tutaj już w pewnym momencie niezły rozdziew między człowiekiem a legendą. Diego to był młody, sympatyczny chłopak, który bardzo poświęcał się rodzinie, kochał ją nad życie, kochał swój kraj, a Maradona to już była ta osoba, którą zmienił nieco sukces. Trzeba bowiem zauważyć, jak duży przeskok zaliczył w życiu. Ze slumsów na same szczyty. Najpierw nikt go nie znał i nikt nie spodziewał się, że kiedykolwiek będzie się z nim liczył, a później nagle okazał się bożyszczem tłumów. Do tego wszystkiego nie był przygotowany. To był dla niego szok i mimo, że wszedł w to jakby naturalnie szybko, to do końca życia się nie odnalazł. Nikt nie przygotował go do walki ze stresem, przyswajaniem wiedzy, zachowań pozwalających zachować dystans wobec siebie i świata. I mimo, że z domu wyniósł takie wartości, których starał się trzymać, to nie udało mu się. Stał się bawidamkiem, imprezowiczem i maszyną do zarabiania pieniędzy. A ponieważ, jak to często bywa, no nie może być dwóch osób w jednej, któraś musi w końcu wygrać. No i z biegiem czasu Maradony stało się więcej w tym człowieku niż tego Diego, którego chociażby znała jego rodzina. I pewnie jednym z jego założeń było to, że wytrzyma w szczęśliwym małżeństwie, tak jak jego rodzice. Niestety nie udało mu się to i z żoną rozwiódł się w 2004 roku. Jednak wtedy jego córki komentowały, że jest to dobre wyjście dla wszystkich, ponieważ rozeszli się w przyjaźni, bardzo dobrze się dogadują i także nadal szanują. Tymczasem oczywiście podczas rozwodu nastąpił skandal, ponieważ przyznał, że jest ojcem piłkarza Diego Tinagry, który urodził się w Neapolu w 1986 roku, czyli podczas trwania tego małżeństwa. Potem jednak odmówił testów DNA i w końcu w 1993 roku znano, że jest ojcem. Diego Junior spotkał ojca po raz pierwszy w maju 2003 roku, potem jak wszedł na pole golfowe we Włoszech, gdzie Maradona grał. I wiecie, jeszcze jedno musicie wziąć pod uwagę, no już wam trochę o tym powiedziałam też, że nawet pielęgniarka wykradła jego krew, ale to był człowiek, który nie był nigdzie sam. Nawet ten film dokumentalny, mimo że jest rewelacyjny, świadczy o tym, że każdy jego ruch był jakoś rejestrowany, nagrywany. Jeżeli był we Włoszech, nie mógł wyjść na ulicę tak po prostu, bo był czczony. Ludzie po prostu nie byli w stanie przejść koło niego obojętnie. W Argentynie to samo. Właściwie był rozpoznawalny na całym świecie. Było jedno miejsce, do którego uciekał, gdy chciał mieć spokój. I wiązało się też to trochę z jego poglądami, ponieważ znany był z popierania polityki lewicowej. Wielokrotnie udzielał też takim politykom poparcia, na przykład jego wielkim przyjacielem był Fidel Castro i to właśnie na Kubie, kiedy chciał zaznać trochę spokoju, spędzał dużo czasu. Nawet po latach syn Fidela Castro zapraszał go ponownie na Kubę. Zresztą, tak jak wszędzie, zostawiał tam pamiątki w postaci dzieci. Po kilkunastu latach trafiały do niego wezwania do ustalenia ojcostwa. Wtedy chodziło o trójkę dzieci z dwiema kobietami. Za życia piłkarz przyznał się do bycia ojcem ośmiu pociech, ale wiele źródeł mówi, że owocami krótkich i intensywnych relacji Maradony z minimum siedmioma kobietami była cała drużyna piłkarska. Diego zresztą tak dobrze czuł się na Kubie, że nawet sobie Fidela Castro wytatuował. I miał też bardzo często się wypowiadać, że przemówienia Fidela Castro są mądrzejsze od Biblii. Ale ten hulaszczy tryb życia odbijał się nie tylko na jego zdrowiu, ale i wyglądzie fizycznym, choć tutaj się to wiąże ze sobą, ponieważ przy wzroście 1,65 m ważył ponad 130 kg. Wyobrażacie sobie więc, jak musiał się czuć. Jest to już pewien stopień niepełnosprawności. Jego organizm zresztą nie dawał rady, dlatego już wtedy szczepiono mu do serca bypassy. Ale wtedy wziął się za siebie, mocno schudł. Stracił dokładnie 33 kg i wystąpił we włoskim Tańcu z Gwiazdami. Na parkiecie szło mu jednak średnio i mimo uwielbienia ludzi odpadł bardzo szybko, bo już po trzecim odcinku zajmując 9. miejsce. Czytałam, że spekulowano, że po prostu on miał pojawić się w tej edycji, żeby przyciągnąć więcej ludzi do programu, a nie chciał tańczyć przez cały czas. Więc umówiono się z nim, że tak szybko odpadnie, bo nawet gdyby dostał same zera od jurorów, to publiczność teoretycznie powinna go wybronić, prawda? Był też wtedy gwiazdą telewizji, miał swój własny program, Wieczór z Dziesiątką, do którego zaprosił jako pierwszego gościa rywala do tytułu najlepszego piłkarza wszechczasów, Brazylijczyka Pelego. A potem przyszła jego kariera trenerska. W 2008 roku został trenerem Argentyny i kierował zespołem
zespołem na Mistrzostwach Świata w RPA w 2010 roku. W tym czasie obchodził 50. urodziny i mówił, że są to jego najsmutniejsze urodziny, ponieważ Argentyna odpadła po sromotnej porażce z Niemcami 0-4 i wiadomo było, że po tym będzie musiał pożegnać się z trenerskim fotelem. To najsmutniejsze urodziny w moim życiu. Najlepszym prezentem byłaby możliwość kontynuacji pracy z drużyną narodową. Kiedy bowiem odpadliśmy z Mistrzostw Świata, to dla mnie zaczął się okres żałoby, mówił wówczas. Potem trenował jeszcze w różnych miejscach, m.in. drużynę z Dubaju, czy też drużynę białoruską. Ale trenował to za dużo powiedziane, bo tak do końca nikt nie wie, co tam się wydarzyło. W każdym razie miejsca za długo tam nie zagrzał. Potem został trenerem meksykańskiego klubu, by potem znowu powrócić do Argentyny. Jedno jest pewne. Była to gwiazda na boisku, poza nim raczej można dyskutować, ale szczególnie jeżeli chodzi o jego karierę trenerską, no to tutaj recenzje, że tak powiem, nie są zbyt pochlebne. Jako piłkarz był wodzem, jako trener zabawką w rękach innych, ale sam bawił się przy tym nieźle. Trenował Leo Messiego podczas mundialu, zarobił miliony i jeszcze pracował w dziwnych klubach, od Zatoki Perskiej po Brześć. Ale podobnie jak Ronaldo ma tutaj na koncie też problem z podatkami. Ostatnio jakieś to modne wśród piłkarzy się stało. Piłkarz miał być wtedy bliski bankructwa. Złożył pozew do sądu, twierdził, że jego kluby powinny płacić te podatki. Może zapłacić tylko małą część tego, czego od niego chcą. Zanim przestał się na ten temat publicznie wypowiadać, zdążono mu zakonfiskować 2 złote Rolexy i diamentowe kolczyki. Kiedy leżał w szpitalu w Buenos Aires, tłumy zbierały się, by wspierać go po swojemu. Jedni więc krzyczeli pod szpitalem, inni śpiewali niczym na stadionie, a inni też modlili się z różańcem. Wszyscy mieli nadzieję, że wyjdzie ze szpitala jak młody Bóg. W końcu niektórzy wierzyli, że ma takie zdolności. On był jednak bardzo wyniszczony karierą. Miał tak zniszczone biodra i kolana, że w ostatnich latach ledwo chodził. No i wyniszczony był też swoim życiem. Niezależnie od tego, gdzie przebywał i co aktualnie robił, zawsze miał świetny kontakt z rodziną. Podobno wydawał naprawdę horrendalne kwoty na rachunki telefoniczne. Ale wróćmy do relacji z rodzicami. Jego ojciec uważał, że jest wyjątkowy. Zdecydowanie faworyzował go na tle innych dzieci. Bardzo bolało go to, że ma problemy z narkotykami. Mówił o nim ciągle, że to jego wyjątkowy syn. Zmarł w wieku 87 lat, na szczęście nie doczekawszy śmierci swojego syna. Jego mama również jej nie doczekała. Mimo, że ojciec go tak bardzo uwielbiał, on był zdecydowanie mamin synkiem. Mamę zabierał wszędzie, gdzie tylko się dało. Ciągle podkreślał, jak była dla niego ważna i w miejscach publicznych nawet zdarzało mu się, i to wcale nierzadko, całować ją w usta, na przykład w obecności żony albo zupełnie obcych osób, co wprawiało ich w zakłopotanie. Mama jednak pilnowała go zawsze. Myślę, że on do końca nigdy nie wyrósł i nie odciął tej pępowiny. Ale faktycznie matka była jedyną osobą, która była w stanie go zmusić do tego, żeby odstawiał używki. Nawet odstawił przy niej papierosy, ponieważ szanowna pani mama zezwalała tylko na e-papierosika. Zmarła w 2011 roku z powodu problemów z nerkami. Zaledwie 3 tygodnie przed tym, jak trafił do szpitala, jedna z córek składała mu życzenia z okazji 60. urodzin. Od kołyski do wieczności, mój wielki powiernik. Najlepszy wspólnik. Uwielbiałam to na każdym etapie mojego życia. Szczęśliwych urodzin dla tego, który wciąż, choć mam 31 lat, nazywa mnie swoim małym pomponem. I jak już wam powiedziałam, wielokrotnie córki bardzo go wspierały, ale one również nie uniknęły skandalów przez swojego ojca. Bo zaledwie kilka tygodni przed tym, jak nastała taka sielanka, chciał je wydziedziczyć i to nie pierwszy raz. Ponoć pół Argentyny żyło tą kłótnią na Instagramie. Zarówno córki, jak i matka mówiły, że narzeczona Diego sprawia, że jest to inny człowiek i że właściwie odebrała im eks-męża i ojca. Sama ta relacja do idealnych też nie należała. Mowa bowiem o Rocío Olive, młodej blondynce, z którą był związany przez 6 lat. Był to jednak związek daleki od idealnego. Parze zdarzało się tak kłócić, że piłkarz ponoć kiedyś pobił swoją dziewczynę w przypływie gniewu, a ta wszystko nagrała i upubliczniła w internecie. Co ciekawe, Maradona oświadczył się jej 4 lata temu, ale potem ponownie się rozstali, jednak znowu do siebie wrócili, a 2 lata temu ponownie poprosił ją o rękę. Jestem taka szczęśliwa. Wygląda na to, że po raz ostatni świętowałam urodziny jako panna.
Pragnę spędzić resztę życia z Diegiem. Nie kryła wzruszenia. Ale do ślubu jednak nie doszło. Myślę, że było tak samo jak w przypadku poprzedniej narzeczonej, z którą też był kilka lat i którą zostawił, kiedy ta zaszła w ciążę. Stwierdził, że nie chce po raz kolejny być ojcem i że ona zrobiła to z premedytacją. Widzicie sami, że Maradona zrobił więc wiele, by zniszczyć pomnik, który wybudował sobie na boisku. Czytałam nawet w jednym z artykułów, gdy się przygotowywałam do dzisiejszego odcinka, takie sformułowanie, które myślę, że jest bardzo trafne, czyli na oczach widzów przez lata popełniał samobójstwo. Ale za każdym razem wydawało mu się, że jest na boisku i że jego przeciwnik, jakim jest śmierć, jest do wykiwania. Niedawno bowiem znów uratowały go ręce chirurga. W listopadzie 2020 roku trafił na stół operacyjny, gdy zdiagnozowano u niego krwiak w mózgu. 4 listopada przeszedł operację. Operacja trwała ponad godzinę, przebiegła bez komplikacji, mówił lekarz Diego. I ta sytuacja, o której wam teraz powiem, pokazuje, jak Diego był sławną osobą, ponieważ po tym, jak jego lekarz przeprowadził na nim operację, okazało się, że tłum skanduje jego imię. Był w szoku. W późniejszych dniach na łamach gazet oraz portali internetowych pokazały się jego zdjęcia z żoną i z dziećmi. Jak gdyby był celebrytą. Diego był niesfornym pacjentem, zawsze wszystko wiedział najlepiej. Podobnie tutaj. Ponoć kiedy obudził się po operacji, był zły i stwierdził, że chce natychmiast wyjść do domu. Mimo, że chciano go jak najdłużej przetrzymać w szpitalu i faktycznie spędził w nim jeszcze jakiś czas, to oczywiście trzeba było to dobrze przemyśleć, bo Diego musiał mieć zawsze rację, więc trzeba było sprawić, by wierzył, że to była jego decyzja. Lekarz komentował jego stan jako nie najlepszy. Mówił, że jest w depresji i zdecydowanie powinien przestać pić. Diego ma problemy z wątrobą, problemy sercowo-naczyniowe, problemy neurologiczne. Operowaliśmy jego mózg, ale jest jeszcze żołądek, serce. To mieszanka wielu problemów. I mimo tych wszystkich sprzeczek, o których wam mówiłam, Diego miał znaleźć w córkach oparcie, a w ich domu rodzinnym spokój. Niestety nie było tak różowo, bo oczywiście, jak wam już powiedziałam, każdy jego ruch zawsze był na świeczniku, więc od razu nad ich posiadłością zaczęły pojawiać się drony rejestrujące to, jak czuje się piłkarz. Ostatnią osobą, która widziała Maradonę żywego, był jego bratanek Jonathan. We wtorek w godzinach wieczornych, zanim 60-latek udał się spać. Zmarł w wieku 60 lat w swoim domu po tym, jak doznał ataku serca. Lekarzom nie udało się go uratować. Córka Diego napisała: to prawda, że kochasz do końca, że zawsze możesz zacząć od nowa i że lepiej umrzeć na nogach niż żyć na kolanach. Dziękuję, że mnie tego nauczyłeś. Dzień po jego śmierci podano oficjalną przyczynę. Przyczyną śmierci był ostry, wtórny obrzęk płuc prowadzący do zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca, informuje CNN. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie śmierci Maradony, wstępnie stwierdzając jednak, że nie znaleziono oznak przestępstwa. Zmęczone chorobami i nałogami serce nie wytrzymało. Nie udało się go uratować mimo bardzo szybkiego przyjazdu karetek. I oczywiście na miejscu razem z karetkami byli też pierwsi fotoreporterzy. Więc tak jak żył, tak też zmarł w otoczeniu bliskich, ale również w otoczeniu oka kamery czy błysku fleszy. W Argentynie ogłoszono 3-dniową żałobę. Łatwo jest wszystkim teraz powiedzieć, że no cóż, trochę sobie na to zasłużył. Ale myślę, że z perspektywy fotela, z którego oglądacie chociażby ten odcinek i się nad tym zastanawiacie, dużo łatwiej jest oceniać niż będąc osobą, która w ten sposób jest postrzegana przez świat. Tym bardziej, że świat potrafi być okrutny i komentarze nie zawsze są dobre, nawet jeżeli jesteś najbardziej złotą osobą. A to zapewne przytłacza. A co dopiero, kiedy wydaje ci się, że jesteś Bogiem i świat pozwolił ci w to uwierzyć. Myślę, że nie było łatwo. Fajnie, że mieliśmy do czynienia z tak niezwykle zdolną osobą i że wykorzystał ten talent Boży, bo faktycznie może ręka Boga w tym brała udział, że miał aż tak niesamowity talent. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zdradźcie mi, czy takie gwiazdy sportu również są dla was interesujące. Czekam na wasze komentarze i oczywiście dziękuję wam za to, że byliście ze mną do samego końca. Kto lubi mój kanał, zapraszam na Facebooku do grupy Przyjaciele kanału Pauli Rodak. Trzymajcie się, dziękuję wam za dziś i widzimy się już niebawem. Pa! Udanego weekendu!